Identyfikator podmiotu SCP-1875. Klasa podmiotu Euclid. Kolejne ćwiczenie November 77 zaplanowano na... w toku. Anulowano. Wyjaśnienie ostatnich zmian w specjalnych czynnościach przechowawczych. Sądzimy, że struktura sieci komputerowych zlokalizowanych w infrastrukturze jednostki przechowującej SCP-1875 została naruszona. W efekcie wszelka komunikacja drogą elektroniczną z placówką zostaje zerwana do czasu wydania nowych instrukcji. Główna kwatera dowodzenia nakazuje zaprzestanie wykonywania ćwiczeń November 77 do czasu, gdy w pełni zrozumiemy, w jaki sposób SCP-1875 wysyła i odbiera sygnały bezprzewodowe. W związku z tym zmieniłem dwie klauzule w procedurach. Po pierwsze, dotyczącą umieszczenia SCP-1875 w zasięgu sieci bezprzewodowych i po drugie, dotyczącą zasad postępowania z jednostkami narażonymi na ekspozycję na 1875 IMG-1AB. Podpisano O5. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-1875 nie może nigdy znaleźć się w zasięgu jakiegokolwiek rodzaju sieci bezprzewodowej. Maszyna musi być przechowywana w klatce Faradaya, posiadającej w pełni mechaniczną blokadę. Nad obiektem cały czas musi czuwać przeszkolony personel, składający się z minimum dwóch specjalistów do spraw bezpieczeństwa sieci komputerowych, jednego uzbrojonego strażnika i jednego wyspecjalizowanego psychologa dziecięcego. Gdy maszyna jest złożona i aktywna, pozycja dźwigni ustawienia prędkości SCP-18753 nigdy nie może znajdować się w ustawieniu 5, prędkość maksymalna, bez bezpośredniego nadzoru pracownika o uprawnieniach poziomu 4. Zabrania się wnoszenia urządzeń elektronicznych z funkcją pamięci masowej do placówki, w której przechowywany jest SCP-1875, poza czasem trwania ćwiczenia 1875 November 77. Zredagowano. Wszyscy pracownicy przed wejściem na teren jednostki przydzielonej przechowywaniu SCP-1875 muszą zostać przeszukani pod kątem posiadania takowych urządzeń. Na czas trwania ćwiczenia 1875 November 77 główna kwatera dochodzenia zezwala na użycie jednego, desygnowanego i wyraźnie oznakowanego laptopa w głównej przechowalni SCP-1875. Po zakończeniu ćwiczenia 1875 November 77 jednostka musi się upewnić, że oznakowany laptop został przemielony przez niszczarkę do metalu zlokalizowaną na terenie jednostki. Zredagowano. Dane badawcze mogą opuszczać przechowalnię tylko w postaci papierowych wydruków. Wszelkie przypadki ekspozycji 1875 IMG-1AB muszą zostać niezwłocznie zgłoszone do głównej kwatery dowodzenia. Opis. SCP-1875 to automat do gry w szachy pochodzący z ery wiktoriańskiej. Składa się z czterech głównych elementów oznaczonych jako SCP-18751, SCP-18752, SCP-18753 oraz SCP-18754. SCP-18751 to stalowa plansza szachowa o wymiarach 72x72x64 cm, ze standardową czarno-białą siatką, składającą się z 64 pól po 8 na każdym boku na powierzchni. Badając tworzywo i pokrywającą je śnieć, pracownicy zidentyfikowali materiał wykonania jako angielską stal tyglową, wytopioną najprawdopodobniej pomiędzy 1820 a 1870 dnia 1990 roku. Mobilna formacja operacyjna pozyskała SCP-1875 z opuszczonej jednostki badawczej odkrytej pod dawną rezydencją profesora wykładającego na University w Shire w Anglii. Wał napędowy, który można połączyć z SCP-18753, wystaje z jednej różniącej się od innych strony urządzenia. Z tyłu zawiera wymyślny układ biologiczno-mechaniczny, który odpowiedzialny jest za kontrolę nad matrycą 64 elektromagnesów. Używa do tego aparatu analitycznego, który stanowi tkanka mózgowa dwóch bliźniaczek. Oznaczone jako SCP-18751-A oraz jako SCP-18751-B. Córek rosyjskiego wirtuoza szachów. Pod każdym polem na planszy znajduje się pojedynczy elektromagnes, który jest w stanie poruszyć pionkiem na jedno z 8 sąsiadujących pól. Naukowcy opracowali wiele teorii dotyczących sposobu działania mechanizmu, lecz specyfikacja elementów biologicznych i kwestia ich potencjalnej świadomości pozostają niezweryfikowane. SCP-18752 jest to kompletny zestaw 32 pionów szachowych wyrzeźbionych z ludzkiej kości. Swoją stylistyką nawiązują one do kultury Orientu.
Do każdego pionka jest przymocowana cienka podkładka wykonana z ferromagnetycznej stali. Próbki materiału genetycznego kości zgadzają się z pobranymi z SCP-18751-A i SCP-18751-B. Na krótko po pozyskaniu SCP-18751 do fundacji dotarł anonimowy donos od osoby powiązanej z posiadłością profesora. Dotyczył on tychże pionków i doprowadził wkrótce do ich pozyskania od... w Square Park w Waszyngtonie, Nowy Jork. SCP-18753 to stacjonarny silnik parowy wyprodukowany przez Maudsley, Sons and Field w 1840 roku, również pozyskany z posiadłości profesora. Odkryto, że przeznaczony jest do poruszania wałem napędowym SCP-18751. Silnik został zmodyfikowany tak, aby można było regulować jego prędkość. Można wybrać jedną z pięciu dostępnych prędkości oznaczonych liczbami zapisanymi w systemie rzymskim. SCP-18754 to zbroja 18-wiecznego samuraja w stylu Gusoku. Została dostarczona w pudle wraz z SCP-18753 jako część majątku profesora. Dane historyczne sugerują bowiem, że SCP-18754 mógł być umieszczony na krześle przy stole z planszą jako rekwizyt. Pracownicy nie odnotowali żadnych nietypowych aktywności, jednakże część badaczy zgłaszała długotrwałe uczucie niepokoju, powracające po nawiązaniu kontaktu wzrokowego z przednią, twarzową częścią hełmu. Dodatek 01. Rozpoznanie. Zaangażowany obiekt SCP-1875. A zaangażowany personel... analityk przyjmowanego sprzętu. Data 1990. Miejsce: ośrodek. Sprawozdanie. SCP-1875 wydaje się być w pełni mechanicznym, zredagowano, automatem do gry w szachy z połowy XIX wieku. W przeciwieństwie do innych wczesnych mechanicznych urządzeń szachowych, zobacz Standage, Tom, The Turk, The Life and Times of the Famous 18th Century Chess Playing Machine, SCP-1875 został najprawdopodobniej skonstruowany tak, by mógł rozgrywać partie z człowiekiem, nie będąc jednocześnie obsługiwanym przez drugą osobę wewnątrz jego obudowy. SCP-1875 został zbudowany w tym samym celu, w jakim budowane były ówczesne podobne maszyny. Jako ciekawostka podróżująca po świecie, na której ochotnicy mogli grać przed grupką widzów i od których można byłoby pobierać opłaty. Tożsamości kilku poprzednich właścicieli urządzenia są znane. Zobacz... lecz wciąż brak jest informacji na temat konstruktora. Zapytany o pochodzenie SCP-1875, rzecznik spadkobierców majątku profesora... odesłał nas do wycinka rosyjskiej gazety. Zobacz... znalezionej pośród rzeczy osobistych profesora. Artykuł opowiadał o zaginięciu dwóch 14-letnich bliźniaczek, córek rosyjskiego mistrza szachowego. Dnia 1800... późniejsze źródła historyczne dowodzą, że nigdy nie zostały one odnalezione, a rosyjskim władzom nie udało się ustalić, kto jest sprawcą porwania. Jednakże, nie znaleźliśmy jeszcze powiązań między tymi wydarzeniami a SCP-1875. Zredagowano. Pierwsze dowody na to, że maszyna była dostępna w miejscach publicznych, pochodzą z rosyjskich, brytyjskich i amerykańskich archiwów z 1800... zobacz... urządzenie nosi w nich nazwę Samuraj. Ostatnia wzmianka o samuraju pochodzi z... kwietnia 1906 roku. Był widziany wtedy w San Francisco, stan Kalifornia. Jego ówczesny właściciel... utracił go po trzęsieniu ziemi, które nawiedziło San Francisco miesiąc później. Podejrzewano, że SCP-1875 mógł zostać zniszczony, dopóki nie został odnaleziony przez fundację. Po złożeniu elementów SCP-1875 w ośrodku... zaczęliśmy testować urządzenie pod kątem występowania zjawisk anomalnych. Dodatek 02. Incydent 187555A. Źródło 1875P. Archiwum skrzynki odbiorczej. Plik 1875. Po pełnym jego złożeniu potwierdzono, że mechanizm SCP-1875 jest w pełni funkcjonalny. Podczas testów, aby zmierzyć poziom inteligencji analitycznej SCP-1875, użyto współczesnego oprogramowania do gry w szachy z możliwością regulacji stopnia trudności. Umieściliśmy jednego pracownika klasy D, 1875D1, w przechowalni z maszyną. Posadziliśmy przed planszą po stronie pionków czarnych, naprzeciwko 18754, który znajdował się po stronie pionków białych.
rozegrano 5 gier, każdą na jednym z 5 ustawień prędkości silnika parowego. Instrukcje dotyczące sugerowanych przez program ruchów były podawane pracownikowi poprzez bezprzewodowy głośnik z pomieszczenia oddzielonego od przechowalni, szybą wykonaną z pleksiglasu. 1875D1 nie został ranny i powrócił do ośrodka, aby otrzymać kolejny przydział. Poniżej znajduje się szybka lista poziomów trudności odpowiadających danym ustawieniom, która została opracowana w oparciu o system ELO. Przy czym możemy być pewni jedynie co do ustawień od 1 do 4. Jako że wyniki testu na ustawieniu 5 nie zostały dokładnie określone, przeprowadziliśmy kilka dodatkowych prób z pomocą naukowców biegle specjalizujących się w szachach. Patrz plik 1875V. Gry. Na początku SCP-1875 przekroczył punktów ELO, co oznaczało procentowy wzrost w porównaniu z maksymalnym wynikiem uzyskanym podczas testów w ustawieniu 4. Po rozgrywce gra SCP-1875 zaczęła odznaczać się wieloma nielogicznymi ruchami. Podczas gry zaobserwowano niedozwolone ruchy, co zmusiło nas do porzucenia gry w jej trakcie. Aktywność ta była obserwowana od tego momentu coraz częściej. Po grze obserwowane były nagłe ruchy pionków. SCP-1875 zaczął bardzo szybko poruszać pionkami, doprowadzając do zderzenia ich o siebie nawzajem. Wiele kawałków pionków zostało odłamanych, więc zdecydowaliśmy się przerwać testy do czasu, gdy znajdziemy sposób ich przeprowadzenia bez wywoływania większych szkód. Personel podejrzewa obecnie, że ustawienie 5 może działać wadliwie ze względu na wiek i stan urządzenia. 5 minut później do wszystkich osób z listy dystrybucyjnej projektu SCP-1875 wysłany został poniższy e-mail. 1875IMG1AB to obraz, który zamieszczony został w treści podejrzanej korespondencji. Został on usunięty z raportu ze względu na jego nieznane właściwości memetyczne. Wywołał negatywne reakcje u członków personelu, którzy wyświetlili go odbierając e-maila 7 listopada 1999 roku, zanim ktokolwiek został powiadomiony o zagrożeniu. Obraz wydaje się być czarno-białą fotografią dwóch młodych dziewczynek, jednakże obserwatorzy opisują ją jako zniekształconą i rozciągniętą w bardzo niepokojący sposób. Szachmaty to plik wykonywalny kontrolujący ruchy tła 1875IMG1AB. Podejrzewa się, że to on jest odpowiedzialny za memetyczny efekt 1875IMG1AB, lecz naukowcom nie udało się tego jeszcze potwierdzić. Reakcja na 1875IMG1AB jest określona następującymi symptomami. Ekspozycja. Lekki niepokój. 15 minut po ekspozycji. Bóle głowy, podniesiona temperatura ciała. 2 godziny. Nerwowość, bezsenność, zgłaszane halucynacje słuchowe, często pod postacią cichego, dziecięcego śmiechu. 4 godziny. Zgłaszane halucynacje wizualne, silne uczucie niepokoju. 7 godzin. Podmiot pozostaje przytomny, lecz coraz mniej reaguje na bodźce zewnętrzne. 11 godzin. Krótki okres przytomności. Podmiot zdaje się ochłonąć i żąda natychmiastowego dostępu do komputera, na jakim wyświetlony mu został 1875IMG1AB. 12 godzin. Zaobserwowano samookaleczanie się podmiotu. 14 godzin. Zredagowano. Przypomnienie. Najważniejszym, pierwszym krokiem w postępowaniu przy ekspozycji na 1875IMG1AB jest natychmiastowe usunięcie narażonej na nią osoby lub osób od stacji roboczej, na której obraz został wyświetlony. Należy ją następnie odizolować od wszystkich połączonych z nią komputerów. O 5. Dodatek 03. Incydent 1875-55-B. Dodatek 04. Ćwiczenie 1875, November 77.